że wielu zdecydowało się, żeby podzielić się swoimi doświadczeniami ze spotkaniem z Panem Jezusem. A teraz będzie modlitwa o uwolnienie i ci, którzy przyjeżdżają na spotkania nasze, które prowadzimy dla chwały Pana, dla chwały Jego miłosierdzia, wiedzą, że w tym momencie jest czas na to, żeby wziąć krzyże do ręki prawej. Mamy taki swój pewien zwyczaj modlitewny, który jest bardzo, bardzo ważny. Więc w krzyż proszę weźcie do prawej dłoni. Lewa dłoń niech będzie na sercu, żeby teraz też uczynić taki akt wyrzeczenia się wszelkiego grzechu, szatana i wszelkiego zła i wyznać wiarę w Jezusa jako Pana, mojego Boga, mojego Zbawiciela, moje wszystko. Więc podnieście tak wysoko krzyż i proszę, abyście powtarzali za mną. Jezu, mój Zbawicielu, który z miłości i miłosierdzia swojego oddałeś swoje życie za mnie. Wierzę w Tobie. Wierzę w Ciebie. Ufam Tobie. Zawierzam się całkowicie Tobie. Wyrzekam się szatana. Złych duchów. I wszelkiego zła. A teraz w chwili milczenia powiedz, jakiego zła szczególnie się wyrzekać, jakiego grzechu szczególnie wyrzekasz się, aby być od niego wolny. Panie, dziękuję Ci, że czynisz mnie wolnym, że dajesz mi nowe życie, dajesz mi nowe serce, oddaję się całkowicie Tobie. Ty jesteś Panem, Ty jesteś Panem, Ty jesteś moim Zbawicielem. Uznaję Cię moim Bogiem. Wielbię Cię i błogosławię. Chcę iść za Tobą. Chcę naśladować Ciebie. Chcę czynić miłosierdzie wszystkim. Wobec duszy i ciała moich bliźnich. Chcę ewangelizować z mocą. Przez Maryję. Przez jej serce. Dziękuję Ci, Jezu. Amen. Teraz ucałujcie rany Chrystusa, Jego serce. Proszę w tym momencie kapłanów, aby wyciągnęli ręce nad wami po tym akcie wyrzeczenia się zła i oddania się Jezusowi jako Panu. Kapłani razem ze mną będą jeszcze modlić się przez chwilę za was o wasze uwolnienie, waszych bliskich, waszych właśnie rodzin, waszych domów, abyście byli wolni od działania złego również poprzez tą modlitwę. Także wy teraz proszę wszyscy przyjmujcie tę modlitwę w ciszy, a my będziemy się modlić swoimi słowami i też modlitwie w językach za was. Panie, dokonaj dzieła uwolnienia w Twoich dzieciach. Teraz. Przez Twoją krew. Przez Twoją krew, Panie. Panie, proszę, prosimy. Ich rodziny, ich domy,
ich miejsca pracy, relacje. Uzdrawiaj ich i uwalniaj ich ciało. Uwalniaj ich umysł od wszelkiego zła i natręctwa. Uwalniaj ich od wszelkich nałogów, od wszelkich używek, od wszelkich zniewoleń. Pan daje ci spoczynek uwalniający. Nie bój się tego. Hapechati, pola, szalechany, Adonai, przyjdź Duchu Święty. Przyjmij to uwolnienie. To jest znak uwolnienia, ten spoczynek. Lechadi, lechachadi, kalame, ej lachali, to lachame, leferechadi, riosalame, lechali, Adonai, haperchadish, Maria, Santa Maria, Santa Maria, Edonai, Adonai, 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 Emeshtarias. Nie bójcie się, Pan Jezus uwalnia i nie trzeba się tego bać. On okazuje swoją miłość, uwalniając też od zła. Panie, uwolnij także ich od rozpaczy, od ducha śmierci, samobójstwa, od wszelkich form samookaleczania siebie. Uwalnia ich od różnych form magii, czaru, okultyzmu. Uwalnia od wszelkich złorzeczeń. Panie, uwalniaj. Uwalniaj ich od przywiązania do grzechu. Uwalniaj ich, Panie, od lęku, od smutku, który ma swoje źródło w działaniu złego ducha. Panie, uwalniaj Twoje dzieci, które cierpią w wyniku depresji, która ma też swoje źródło w działaniu zła. Panie, uwalniaj i uzdrawiaj je teraz. Czyń, co chcesz. My prosimy, a ufamy, że Twoje działanie będzie pełne delikatnej miłości, a jednocześnie mocy. Allah hadijasz. Echa bar hadistole me hadijasz. Edonaj, Adonaj, 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 mekerio szalepechali. Allah halalala. Allah halalala. Istyr hadina, manahada. Alasz. Krug sancta, sit michilux. Amen. A teraz będzie modlitwa o uzdrowienie fizyczne. Dziękuję moim braciom kapłanom za modlitwę.